Intel Extreme Masters 5, światowe finały, razem z nami Neo. Neo, powiedz nam, gracie z MTW, pociśniecie ich? No kto wie, będzie na pewno bardzo ciężko. Na europejskich finałach graliśmy z nimi, w grupie nam się udało wygrać, niestety wyeliminowali nas w półfinale, także wszystko się może zdarzyć, jak zdążyliście zauważyć i tak naprawdę nie da się tego przewidzieć, jaki wynik będzie. Przygotowaliście się jakoś specjalnie pod nich, specjalne taktyki, analizowaliście demka, mecze zagrane z nimi? Nie, po prostu staraliśmy się z nimi, znaczy w sumie nie trenowaliśmy z nimi przed turniejem, ponieważ oni podczas treningów zapamiętują, co gra przeciwnik i są gotowi później na lanie, także unikaliśmy tego, a specjalnych taktyk raczej nie robiliśmy, staraliśmy się rozwinąć nasz styl i naszą grę, nie zmieniać wszystkiego pod przeciwnika. Kogo jeszcze macie mocnego w grupie, kogo się obawiacie tak naprawdę, powiedzmy? No, obawiać się tak naprawdę trzeba każdego. Na pewno mocni będą Brazylijczycy. TCM może zagrać dosyć dobrze, ponieważ no, mają paru dobrych zawodników, którzy potrafią przeważyć los meczu. I to chyba wszystko. Tak mi się wydaje, że głównym przeciwnikiem będzie MTW. W sumie widzieliśmy już wyniki z pierwszej grupy. I tak naprawdę zależałoby nam, jeżeli nie na pierwszym, to bardziej na trzecim miejscu, ponieważ wolimy trafić na Navi bardziej niż na Fnatic, które czekają z drugiej grupy. Powiedz nam, jak oceniasz ogólnie miejsce, w którym rozgrywa się turniej? No, nie jest to wasza pierwsza wizyta na turniejach EM Masters. Jak oceniasz ogólnie organizację tego turnieju, tak na pierwszy rzut oka? ESL zawsze bardzo dobrze organizuje turnieje, trzeba im to przyznać. Wszystko jest zawsze dopięte na ostatni guzik. W sumie z turnieju na turniej też poprawiają wszystkie swoje błędy. Teraz bardziej dbają o trzymanie się regulaminu przez zawodników, o trzymanie czasów do startowania meczów, także wszystko jest gotowe. A powiedz nam, nie jest ci zimno? Większość graczy narzeka, że musi grać w koszulkach klanowych albo w bluzach, ponieważ jest tu dość chłodno. Czy to przeszkadza w czasie gry? Znaczy mi nie przeszkadza w czasie gry, ponieważ jak już są emocje i jest ten stres podczas grania, to się robi cieplej. Także w krótkim rękawku nie mam problemu grać, ale wolę posiedzieć w kurtce nawet przed meczem, żeby nie zmarznąć. Także niektórym to może przeszkadzać i to rozumiem. A powiedz nam, stresujesz się, kiedy grasz na scenie? No może z takim stażem to już nie ma takiego efektu, ale czy jednak jest coś niezwykłego w graniu na scenie? Coś, co odróżnia taki występ od typowego gdzieś za barierkami, za murkiem? No oczywiście granie na scenie może być bardziej stresujące, tym bardziej, że na scenę wybierane są mecze takie, które wydają się być bardziej emocjonujące, tak jak na przykład nasz mecz z MTW. Będzie to mecz o wyjście z grupy i tak naprawdę wszystko będzie od niego zależało. Także wydaje mi się, że samo granie na scenie nie wpływa aż tak na moją grę. Stresować się też bardziej nie stresuję, po prostu samym meczem się stresuję i tego nie da się uniknąć. Może mówi się, że im więcej doświadczenia, tym nie powinno się stresować, ale wydaje mi się, że na mnie wpływa to dosyć pozytywnie, także wolę się trochę postresować przed meczem. Dzięki bardzo za wywiad i życzę powodzenia. Dzięki wielkie, pozdrawiam.